Konrad, gdyby patrzeć na ten mecz przez pryzmat tylko pierwszej połowy, to ktoś by powiedział, jak mogło się to skończyć 4-1, skoro w pierwszej połowie de facto, nawet nie tylko przez statystyki, ale generalnie piłkarsko byliście drużyną, jeśli nie równą, to wydaje się nawet, że lepszą od Jagiellonii Białystok. No ale to, co się wydarzyło w drugiej połowie, dwa rzuty karne za zagranie piłki w polu karnym ręką, no i ostatecznie 1-4, ale też i gra w drugiej połowie była już inna. Tak, zdecydowanie się z tym zgadzam, ponieważ ogólnie to jest taki, widać, kłopot, bo to jest nasz czwarty karny w tym sezonie i czwarty za rękę, a nie za jakiś faul. Strasznie słaba sytuacja, gdzie tym bardziej, no tak jak pan wspomniał, pierwsza połowa była naprawdę taka bardzo obiecująca i no okej, straciliśmy bramkę, gdzieś tam potem ten gest fair play ze strony Jagiellonii, że oddali nam to, bo tak naprawdę też to była kuriozalna sytuacja, jak do tego w ogóle doszło. I tak naprawdę wszystko mamy w własnych rękach, a nagle z niczego, ja nawet potem pytałem sędziego, gdzie kto w ogóle zagrał ręką, bo nie widziałem tak naprawdę i nawet żaden zawodnik Jagiellonii nie protestował, bo nie wiedział, co się wydarzyło. Potem gdzieś tam sędzia zdecydował, że jest ta ręka, no ale to, że jest ta ręka, to była nie wiem, która minuta, 48, 50, to nie znaczy, że my już mecz przegraliśmy, my musimy się podnosić i pokazywać, że my potrafimy w ciężkich momentach wziąć to na siebie, gdzie robiliśmy to bardzo często w tym sezonie, bo już nam się zdarzało tracić bramki, a tak naprawdę no, tego nie było widać. Zaraz drugi gong, z niczego, znowu ręka, znowu rzut karny, nie pomogłem i jest 3-1 i tak naprawdę no, nie wiem, jak to ocenić, czy my czekaliśmy już na wyrok, czy co, no bo no, skończyło się no, bardzo źle, bo jeszcze straciliśmy z rzutu rożnego naszego bramkę z kontry na 4-1 i no, no, koniec końców, gdzie to tak naprawdę było bardzo obiecująco po pierwszej połowie, skończyło się fatalnie. No właśnie, tak się zastanawiam, bo to najwyższa porażka w tym sezonie, kolejna porażka. Nadal ta sytuacja oczywiście w tabeli nie jest jeszcze jakaś tam tragiczna, ale no, gdzieś tam pojawiają się już takie sygnały, że, no, że trzeba gdzieś ruszyć do przodu, coś zmienić, bo tak dalej być nie może. No tak, zgadzam się, bo no, trzeba punktować, trzeba wygrywać. To nie w meczu gra piłkarski 90 minut, nie 45, to kolejny raz pokazujemy, że nawet przeciwko no, bardzo dobrym drużynom, które są w czołówce tabeli, to w czołówce potrafiliśmy pokazać, że my potrafimy, no, to, że walczymy, to jedno, że potrafimy grać w piłkę i to dzisiaj też pokazaliśmy. No ale czemu to się zacięło? No to my musimy sami znaleźć na to odpowiedź, bo nikt za nas tego nie zrobi. I po prostu podwinąć rękawy i walczyć jak mężczyźni, a nie schylać głowę na dół i mieć do siebie pretensje, tylko nakręcać się pozytywnie, bo tylko tędy droga, żeby korona była ta, do której kibice się przyzwyczaili, a nie taka, która po prostu dzisiaj no, schyliła głowę, dostała czwórkę w czapę i tyle, no, nie ma co ukrywać.